Witam serdecznie, ja tutaj Extremum Game, kontynuujemy grę z Warface. Dzisiaj bierzemy karabin ciężki na operację specjalną. O, ten karabin ciężki jest beznadziejny moim zdaniem. Co prawda ilość zadawanych obrażeń to jest 80, to jest dosyć dużo. Zasięg tej broni to jest 15 metrów. Czyli bardzo mało, a sam rozrzut broni jest, jak widzicie, okropny. Ta broń raczej się nadaje do kolekcji, niżeli do grania. Co prawda chyba jest dostępna w sklepie do kupienia, chociaż ja już sam nie wiem. A broń to jest M&K MG4. Samo przeładowanie broni trwa 7 sekund ponad, praktycznie 8. Blackwood zamierza zagrać kartą źródeł dostaw ropy naftowej. Chce ją zmonopolizować, żeby destabilizować światowe rynki wedle woli. Oznaczałoby to biedę dla milionów ludzi, ale dla Blackwood niemałe pieniądze. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba zlikwidować wszystkie siły Blackwood. Zaleta tej broni to jest duży magazynek. I duże obrażenia. Okolice aszynowi się od oddziału Blacku. Odszukać i zneutralizować. Można się trochę poczuć jak Rambo. Jakoś radzić. Teraz czekamy 7 sekund, a przeładuje naszą broń. Zapasy odnowione. To jest chyba jeden z gorszych tych ciężkich karabinów, jakie są w grze. Ale jak to mówią, od czegoś trzeba zacząć. No kurczę, ciężki. Odgłosy broni są nawet fajne. Słychać, że to jest ciężki karabin. Przeładowujesz czy nie? No, połowę życia mu prawie zeszło. Trzeba poczekać, aż przeładuje. No i proszę bardzo. Ciężki strzelec został zneutralizowany. Nie ma amunicji! Nie ma to jak brak amunicji, kiedy jesteś strzelcem. Zdrowie i pancerz odnowione. Drużyna ożywiona. Aby wrócić do bazy, idźcie do helikoptera. Jeżeli chodzi o ciężkie karabiny maszynowe, to Stomer, którego używaliśmy w jakimś tam odcinku wcześniej, no, skupuje się o wiele lepiej niż ta broń. Co prawda powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o operacje specjalne, operacje ogólnie, tylko specjalne misje, takie zwyczajne, to
takie karabiny ciężkie nawet się nadają. Co prawda ten już się raczej na PvP nie nada, ale na PvE nadal się przydaje. Przenosimy was w inne miejsce, czekajcie na meldunek. No, najgorsze jest to czekanie na przeładowanie tej broni, bo bardzo długo zajmuje. Nie możemy czekać, wracajcie! A pojemność magazynku już nie jest taka duża jak w przypadku Stonera, bo Stoner akurat miał w magazynku 180 pocisków. Ten teren jest broniony przez nowoczesnego mecha. Aby go zlikwidować, użyj wyrzutni rakiet. No tutaj mamy mecha. Będzie ciężko. Chociaż widzę, że tutaj ta misja jest dosyć krótka. To zaledwie 5 minut, a już mamy końcowego bossa. Aby zniszczyć mecha, celuj z kokpit. No i mamy takiego wielkoluda. Akurat sama ta jest dosyć ciężka. Najlepiej podnosić dwie bazyki naraz. Celujemy w kokpit robota. Jak się obali, to... Zniszcz cierdzeń zasilający. Jak się obali robot, to wtedy się celuje niebieskie coś na jego czubku głowy. Najlepiej jak wszyscy z drużyny mają bazykę, wtedy się atakuje to miejsce. No i my załatwimy. Te rakiety są naprawdę ciężkie. Tego robota ciężko uniknąć ostrzału i obrażeń zadawanych przez niego. Te samochody po czasie znikają z mapy, że tak powiem. Zostają zniszczone przez tego robota. Wystarczy, że dwa strzały i już nie żyjemy. Zasilający. Jest ciężko uszkodzony. Wykończcie go. Punkt kontrolny. Zapłaty odnowione. Ktoś musi go załatwić. To się udało. Już 7 minut gry. Udało się. Mech zniszczony. Misja wykonana. Czasami misje są krótkie, bardzo krótkie, ale czasami bardzo długie. Powiem szczerze, że takie misje by mogły być w zasadzie ciągle. Jeżeli chodzi o te zwyczajne misje, 7 minut grania, oni w misje zaliczone, punkty są. Co prawda nie zaliczyliśmy tych specjalnych rozkazów dowódcy, gdzie mamy je na dole. Kabeli, żeby zabić strzałem głowę z pistoletu 14 osób. No ale myślę, że i bez tego dostaniemy dobrą ilość pieniędzy. A powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o broń, to HNK MG4 to nie jest taka zła na PvE. Można z niej korzystać. Strzela się dosyć dobrze z niej. Co prawda szybkostrzelność tej broni nie jest zbytnio powalająca, bo 540 pocisków na minutę zadaje, ale tak czy siak grało się dobrze. Myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.